powiem tajemnicę. Powiem wam tajemnicę. Jest na tej sali osoba, której się to może udać. I nie jest to żaden z nas, moim zdaniem. Ale niech to pozostanie tajemnicą, może na razie. W każdym razie od Maćka 11 lat temu kupowałem usługi, o których on mówił, że na których później zbankrutował. To nie ja byłem tym klientem, który od niego odszedł, ale tak się rzeczywiście budują relacje biznesowe bardzo długo i te wszystkie procesy bardzo długo trwają. To nie są procesy krótkotrwałe i my się znamy właśnie z tych pre-czatowych jeszcze historii z Maćkiem i ja też parę razy już ledwo trzymałem się powierzchni w tym moim biznesie, wypłynąłem. Chciałem się z wami podzielić paroma spostrzeżeniami i doświadczeniami. Jeśli chodzi o Kurasia, to wydaje mi się, że rozmawialiśmy na auli jakieś 10 lat temu o chatbotach i one się wtedy zupełnie nie nazywały chatboty. Wszyscy uciekali wtedy od słowa chatbot. Dlatego, że chatbot kojarzył się po prostu z usługami seksualnymi, że można było tam pisać szybko i po prostu dostawać szybki efekt, równie płaski, jak i szybki, można powiedzieć, ale kiedyś chyba już to było, to była stara preaula, aula i tak dalej, i tak dalej. Właściwie podzielę się z wami w tymi moimi doświadczeniami w takich czterech kategoriach, opowiem przekrojowo o tym, co żeśmy robili, opowiem, postaram się, nie powtarzając tego, nie będzie może łatwo o tym, co się w tej chwili dzieje, opowiem też, pokażę parę statystyk, parę osób się pytało o statystyki, myślę, że to zawsze trochę podgrzewa atmosferę, będą anonimowe, ale będą. Też jedna uwaga, moim zdaniem cholernie ciekawa, że jestem tu trzecim prezentującym, właściwie mówię o chatbotach, wydawałoby się, że robimy praktycznie to samo co Maciek, a w ogóle praktycznie nie jesteśmy konkurencyjni. I to jest cholernie zachęcające moim zdaniem dla każdego, to znaczy ten rynek jest w tej chwili tak gigantycznie pojemny i tak potrafi przyjąć pomysły. Nie mówię o pierwszej prezentacji, ale mówię o dwóch naszych prezentacjach, gdzie my jesteśmy gdzieś tam w obszarze Customer Service Automation, że wydaje się, że jest to bardzo pozytywne, no moim zdaniem pozytywne. Myśmy zaczęli od właściwie takiej rzeczy, czyli babcia Róża i Gryzelka. Zrobiliśmy awatara w postaci tej wywióry, która tam jest. To był wideo awatar. Nie wstydzimy się tego. Nie zrobiliśmy ZUS-u. ZUS zrobił mój kolega Maciek Stanusz, którego też znamy bardzo dobrze, bo to środowisko, które robi chatboty, jest relatywnie małe w Polsce. I no nie wiem, no prawie znam, po prostu znamy się wszyscy. W każdym razie zaczęliśmy od czegoś, co się nazywało wirtualny konsultant albo wirtualny doradca. Te nazwy zmieniają się z czasem i załóżmy na cele tej prezentacji, że to jest po prostu chatbot, więc zaczęliśmy z takimi historiami. Później były różnego rodzaju wdrożenia oparte w warstwie interfejsowej o wideo. Tak, to myśmy zaczęli robić wideo do wirtualnych doradców i do chatbotów, przyznaję się, zbieramy za to cięgi do dzisiaj, ale to wideo nie jest takie złe. A jak rozmawiałem ostatnio z Aleksandrą Przegalińską, moim zdaniem guru od sztucznej inteligencji w Polsce, to Olka powiedziała, słuchaj, to wróci, to wideo wróci, nie chowaj tego. Więc robiliśmy różne rzeczy. To na fali takiego zainteresowania teraz Citibank znowu skautuje różnego rodzaju rozwiązania. Myśmy im taki wirtualny bank z awatarem i chatbotem robili, nie wiem już ile lat temu. Później przeszliśmy do takich bardziej interfejsowo już znośnych elementów. Część wdrożeń naszych jest publicznych, część wdrożeń jest niepublicznych i to jak podobnie jak Maciej mówił, one gdzieś tam siedzą w systemach klienta albo w intranetach i one obsługują klientów, nie ma do nich dojścia, ale ten interfejs już gdzieś tam pokazuje drogę, gdzie ten chatbot tak naprawdę w sensie samego awatara, przepraszam, tu gdzie się naciska ten pointer? A, pointer? Tak, pointer, przepraszam. Tu jest, tak? Nic się nie dzieje. A, tu jest, okej. Okay. Czyli tak naprawdę ten chatbot w postaci jakby warstwy interfejsowej awatara już jest w ogóle zminimalizowany, nie ma tu mowy, to jest pełni RWD system, nie ma tu w ogóle mowy o żadnej, tak naprawdę o żadnym wideo flashu i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy jedną z niewielu polskich firm, którym udało się wdrożyć trochę rzeczy za granicą.
Ja prowadziłem IntelliWise w Stanach przez 2 lata. Mieliśmy parę projektów dla Harley'a, zrobiliśmy taką kowbojkę. Dla kilku innych klientów zrobiliśmy także wirtualnych doradców. Były to częściowo firmy z listy Fortune 500 i nie były to projekty, tak jak teraz część polskich firm sprzedaje, dużo łatwiej niż my, na zasadzie zalogowania się i zbudowania po prostu w narzędziach online'owych rozwiązania, tylko były to przetargi, w których myśmy wygrali. Parę lat temu żeśmy wygrywali w przetargach i to było bardzo dobre doświadczenie. Zrobiliśmy też takie doświadczenie, mamy prawdopodobnie jedną z największych bibliotek awatarów nagrywanych, tych awatarów jest ze 140, nagrywaliśmy je w Korei, w Chinach, w Stanach. Wydawało nam się, przez pewien czas mieliśmy taki serwis po chińsku i mandaryńsku właściwie, który był właśnie taką próbą wejścia na rynek chiński. Te niektóre awatary to widać chyba, że... Tutaj między innymi te postaci, ta postać jest ewidentnie wschodnioazjatycka. I także tych prób było naprawdę dużo różnego rodzaju. I oczywiście często kojarzeni jesteśmy z tą historią. Trzeba było tą historię wygrać parę lat temu, żeby można było robić rzeczy, które są pod spodem. To znaczy, żeby można było robić rzeczy takie jak coś, co się nazywa conversational agent. I to jest ciekawe. W 2009 roku myśmy pojechali do FedExu, między innymi to jest kawałek tej prezentacji, którą wyciągnąłem. I mówiliśmy wtedy o conversational agents i on conversational interfaces. Ci ludzie powiedzieli wykrzaniać, no co to jest w ogóle, o co wam chodzi i tak dalej, i tak dalej. Myśmy to skrzętnie na następnej prezentacji już schowali i wróciliśmy do tego właściwie w 2016 roku, gdy ten conversational interface stał się pewnego rodzaju kategorią produktu i to czyni nas mimo wszystko czasami dumnymi, chociaż straciliśmy na tym mnóstwo kasy. Pieniądze trzeba stracić kiedyś, ale to pokazuje też, że byliśmy w stanie tak naprawdę w pewien sposób przewidzieć trendy. Wartością, którą żeśmy zbudowali tak naprawdę na poniżej tego poziomu wody, to jest cały system analizy języka naturalnego, który ma patent w Stanach. Nie jest patent pending, tylko jest patent w Stanach. Można sobie wpisać IntelliWise, patent w Google i tam sobie to wszystko wyjdzie. To jest patent właściwie na rodzaj podejścia do analizy zapytania w języku naturalnym, jego rozbioru i przedstawiania odpowiedzi. Też to, co jest interesujące, moim zdaniem w ogóle niedoceniane w Polsce, a za granicą jednak mimo wszystko stanowiące zasadniczą wartość, to, że Forrester, Gartner i inni duzi analitycy dostrzegali nas w raportach i jesteśmy gdzieś tam wymieniani. No i wreszcie ostatnia rzecz, która moim zdaniem poniżej tego poziomu wody właśnie jest pewnego rodzaju wartością w botach, to jest wytworzyliśmy bardzo dużo narzędzi dostępnych dla deweloperów oraz partnerów. Tak jak Maciej pokazywał narzędzie, dużo dostawców ma swoje narzędzia, te narzędzia oczywiście się różnią między sobą, ale generalnie rzecz biorąc to jest gigantyczna wartość w tej chwili i będzie procentowało na pewno w przyszłości. O tym jeszcze powiem. No i właściwie jak na takim klasycznym przykładzie masz wszystko i dlaczego to właściwie nie idzie. Myśmy trochę walczyli z tego rodzaju historią przez parę lat, no bo właściwie można powiedzieć mieliśmy mnóstwo klocków, które powodowało, że mogliśmy tych awatarów sprzedawać w tysiącach albo w dziesiątkach tysięcy albo w setkach tysięcy, tak trochę jak się sprzedawało live chatów, prawda? Nie tylko przez live chat wrocławski. Nadszedł 2016, to jest jakby wszyscy wiedzą o co chodzi, nie będę się powtarzał. Jakby myślę, że warto jest dodać do tego to, co mówią analitycy, czyli do tej pierwszej historii, że dla wielu koncernów tak naprawdę ten interfejs mobilny i ta cała platforma mobilna stała się pewnego rodzaju, zaczęła się wypłaszczać i wzrost się zaczął wypłaszczać i że tak naprawdę ogromna ilość konsumentów zaczęła korzystać z platform messagingowych. Chatboty zaczęły mieć taki konwersacyjny wymiar i niosły obietnice jakby czegoś, co jest bardziej płynne i pozwalające na niewychodzenie z aplikacji samej. No i oczywiście te platformy, które już tam wcześniej koledzy przedstawiali, których się stało dużo,
ten tak zwany landscape dostawców różnego rodzaju rozwiązań i botów się wypełnił. Jak widzicie tutaj, to jest jakby część tego, co się wypełniło. Nas to w ogóle nie przeraża, żeby było jasne. Mnie to raczej cieszy, szczerze mówiąc, dlatego że pojawiają się, że ten rynek jest gigantyczny. W porównaniu do wielu narzędzi typu B2B, SaaS-owych, typu CRM, live chat, RP, fakturowanie itd., itd., ta nasza aplikacja, czy Maćka to co oferuje, czy moja, czy ich Tomka, którą będzie oferował, to jest na razie po prostu jest morze potencjalnych klientów na to. Problemem nie jest to i problemem nie było to, że ta konkurencja była za duża, problemem było to, że ten popyt był za mały i budżetów nie było. Więc jakby ta historia, która się zaczęła wypełniać, co warto powiedzieć nie tylko na Facebooku, bo my tam właściwie wszyscy tutaj wcześniej mówili o tym Facebooku, to jest wiele różnych platform tak naprawdę i wiele różnych nisz. I także cała część dotycząca integracji tego interfejsu konwersacyjnego z IoT. I teraz jeśli spojrzymy sobie na analizy tych ekspertów, którzy jednak coś tam wiedzą o sztucznej inteligencji, na pewno więcej niż ja i pewnie więcej niż każdy przeciętny człowiek, i zobaczymy sobie pewną gotowość biznesów oraz ekosystem i spojrzymy sobie na czas osiągnięcia stanów rynku, można powiedzieć, to ten NLP i Text Analytics oraz Machine Learning, nie, czyli Virtual Agents, przepraszam, one gdzieś tam dochodzą do momentu pomiędzy wzrostem a równowagą, które moim zdaniem będą dopiero umożliwiały realizację rozsądnych przychodów firmom, które dostarczają tego typu rozwiązania. Na razie w tej fazie wzrostu albo survivalu, można powiedzieć, gdzie spośród moich konkurentów wiele firm, które wcześniej było finansowane, nie przetrwało tej fazy w survivalu, można powiedzieć, to te fazy, one nie niosą tak naprawdę jeszcze rozsądnych budżetów, bo trzeba pamiętać, że za moje rozwiązania oraz za rozwiązania kolegów, którzy przedstawiali wcześniej na prezentacji swoje rozwiązania, płacą nie klienci indywidualni, tylko jest to rozwiązanie B2B, prawda? No i oczywiście pojawia się także mnóstwo wątpliwości. Każdy, kto używał chatbota innego nawet niż ZUS, ma tego rodzaju wątpliwości. I pośród wielu analityków toczy się w tej chwili dyskusja, na ile ta technologia rzeczywiście osiągnęła postęp wobec na przykład czasu, kiedy pisaliśmy patent i przygotowywaliśmy naszą technologię. Moim osobistym zdaniem niewielki to jest postęp, jeśli chodzi o NLP. Jeśli chodzi o różne inne obszary VR-u, pewnie rozpoznawania obrazu, rozpoznawania mowy, ten postęp był większy. To zdanie jest w tej chwili wzorcem tak naprawdę do analizy wielu, wielu systemów. Wydawałoby się, że zdanie, które jest relatywnie łatwe, ale większość systemów ma ogromny problem z analizą prostego zdania podrzędnego i bądź złożonego. No i teraz właściwie, czy taki negatywny obraz powinien zaburzać nam widzenie? Moim zdaniem nie, dlatego że w naszych wdrożeniach, których było już parę setek tak naprawdę, my się zajmujemy tym, o czym mówił Maciej, to znaczy my się zajmujemy taką sferą, która, jeśli odetniemy sobie listę wszystkich problemów, które przychodzą do firmy i powiemy sobie, jakie Pareto te problemy zajmują, to my właściwie zajmujemy się od tej czerwonej linii tą krzywą, czyli rzeczami, które najczęściej są najczęstszymi problemami firmy, eskalując ten tak zwany long tail do agenta. I to te najczęstsze oczywiście to są historie tutaj w przypadku helpdeskowych zapytań, to są takie tradycyjne zapytania, ale ten model tak naprawdę, gdzie ta sztuczna inteligencja jest zaprzęgnięta do relatywnie wertykalnego i w miarę rozpoznawalnego zagadnienia, jest bardzo efektywna, można powiedzieć.
Natomiast oczywiście przed wdrożeniem tych systemów trzeba sobie zadać zasadnicze pytania, bo w tej chwili, tak jak wcześniej koledzy też powiedzieli, panuje gigantyczny hype na chatboty bądź na sztuczną inteligencję, ale parę pytań pod tytułem, jaką platformę powinniśmy wybrać, jakie procesy biznesowe mają być wykorzystane w tym chatbocie, jaki ma być dostęp do danych firmowych, który jest gigantycznym problemem, tak jak żeśmy rozmawiali, moim zdaniem Grzegorz Warzecha, nie z powodu API, bo każdy z nas ma API, tylko z powodu takiego, że klienci po prostu nie chcą dawać dostępu do tych API, tak? I to jest jakby gigantyczny problem. I to nie jest problem mentalnościowy, a nie problem techniczny. I dalej, jeśli sobie zejdziemy do niższych parametrów, to my przychodzimy do klientów z pewnego rodzaju analityką, gdzie na pytanie klientów, ile kosztuje ten bot, my trochę odwracamy dyskusję i rozmawiamy o tym, jaki jest aplikacja tego, czy to jest shopping, czy to jest proste info, chatbot informacyjny, czy to jest FAQ-sy, czy to jest jakiś interfejs bardzo zaawansowany konwersacyjnie, czy to są rzeczy, które tak naprawdę wymagają tego, o czym wcześniej rozmawialiśmy, z prostej analizy zapytania i prostego wyświetlania wyniku, że twój status transakcji jest zamknięty, tak? I my przekonwertujemy tak naprawdę te cele, które widzieliśmy na poprzednim slajdzie oraz te tutaj aplikacje na konkretne KPI-e, czyli coś, co się nazywa Key Performance Indicators, które można przełożyć później u klientów na konkretne liczby. Robimy tak dlatego, że mamy za sobą wiele nieudanych prób wdrożenia chatbotów, nazwijmy to, czy wirtualnych doradcy i mamy w tej chwili taki komfort, że możemy wybierać klientów i częściej klientów odmawiamy, bo nie chcemy się pakować projekty, które nie będą nam służyć długo. I teraz z takich trzech rzeczy, które są istotne moim zdaniem dla platform chatbotowych w 2017 roku, to jest NLP, to jest administracja i to jest dostęp do integracji. Pokazuję tutaj kilka przykładów, kiedy widzimy frontend po stronie agenta czy chatbota i backend w postaci budowania tych historii. Wcześniej widzieliśmy budowanie drzewa wiedzy, tutaj widzimy synonimy, czyli możliwości różnego rodzaju zapytania o dane pytanie. Tutaj widzimy coś, co jest bardzo istotnym problemem, coś, co się nazywa clarifying question, czyli jeśli klient mówi, chce zwrócić produkt, to my mówimy, ale chcesz zwrócić produkt z przeceny czy z normalnej ceny, czy też escalation rules, czyli coś, co tak naprawdę czym zarządzamy, jeśli to pytanie nie jest odpowiedziane. I mamy tych narzędzi takich, o których mówiłem, co najmniej kilka, które służą różnym celom tak naprawdę. Wiele z nich jest wykorzystywanych. To jest przykład narzędzia, do którego każdy z was właściwie może mieć dostęp, w którym budujemy chatbota albo budujemy live chat. Te produkty są konfigurowalne i tutaj właściwie z wykorzystaniem naszego buildera można zrobić relatywnie prostego chatbota, w którym na początku jest pewna predefiniowana baza wiedzy i o ją można sobie skustomizować. W ten sam sposób można dodać ten produkt do Facebook Messengera. I oczywiście każdy może zapytać wtedy, okej, dobra, zbudowaliśmy sobie chatbota i teraz co z nim robimy? My mówimy, zwykle powinniśmy go zanalizować w kontekście czterech w tej chwili wiodących kanałów komunikacji, jakim jest tekst, jakim jest czat tekstowy, to jest bardziej, to jest tekst automatyczny, to jest tekst czatowy, taki live czatowy, to jest voice i to jest video. Czy to są takie kanały, w których my oferujemy różnego rodzaju produkty połączone z chatbotami. One pracują w tej chwili głównie na platformie webowej, na platformie mobile'owej. Trochę się oczywiście zmagamy z socialami i mamy jakiś tam projekt, który łączy także wykorzystanie tego języka naturalnego w IoT. I teraz spośród szerokiej gamy właściwie naszych wdrożeń,
wyciągnęliśmy parę statystyk i one oczywiście w większości są pod tak zwanym NDA-em, więc generalnie nie pokazujemy, nie będziemy mówić o wartościach absolutnych, ale pokażemy procenty. Więc pierwsza historia to jest taka spośród właściwie naszych ponad 200, no prawie powiedzmy w 200 wdrożeń, wdrożenia chatbotowe oraz wdrożenia chatbotowe razem z live chatem stanowią właściwie 51%. Więc można powiedzieć, że żyjemy w większości z chatbotów, chociaż inne produkty i inne kanały także dostarczają nam kasę. Spośród tych produktów 40% to są klienci e-commerce'owi, 18% to jest statystyka ilościowa, to są klienci z obszaru e-government, 13% finanse i 28% inni. Tutaj PayU, Home, Pfizer i tak dalej, czyli tacy klienci, którzy nie kategoryzują się bardzo jasno w którekolwiek z tych kategorii. Nasi klienci są relatywnie stali, to znaczy 40% klientów mamy więcej niż 24 miesiące i to jest strasznie fajne i to właśnie dlatego między innymi jesteśmy bardzo wrażliwi na to, jaki klient do nas przychodzi i czy my jesteśmy w stanie rzeczywiście rozwiązać tego jego problemy, dlatego że ci klienci, jeśli oni, przepraszam, ci klienci, których nie ma tutaj i oni od nas odejdą, to jest dla nas strata, bo my inwestujemy mimo wszystko w obsługę i zbudowanie tych klientów. Teraz taka statystyka, o którą zwykle pytają klienci, to znaczy jeśli mam stronę internetową, to jak dużo z tych użytkowników strony będzie korzystać z chatbota? I to się bardzo różni, jak widzicie. Rozstrzał jest gigantyczny. Tutaj to są zwykle gdzieś tam strony, w których ten chatbot jest pod postacią bardzo małego okna wyszukiwania i klienci są zwykle zniesmaczeni jakością wyszukiwania, w związku z tym tego nie używają. Tutaj z kolei mamy taką sytuację, że u wielu graczy e-commerce'owych mamy pełne narzędzia do proaktywnej komunikacji, to znaczy możemy zaprogramować w pełnym stopniu, w jaki sposób i kiedy ten chatbot zaczepi klienta. To jest odpowiedź na pytanie, ile odpowiedzi powinienem zaplanować i to są znowu, to jest jakaś tam dana z naszych ostatnich 12 miesięcy. Najmniej wśród naszych klientów padały 3 odpowiedzi dziennie, najwięcej padały 1300 odpowiedzi dziennie, czyli automatycznych odpowiedzi na pytania związane z jakąś tam tematyką, które chatbot obsługiwał. I dalej kolejnym pytaniem zwykle jest, jak długa będzie konwersacja czatowa. No i tutaj jakby oczywiście 1,31 to jest ogromny rozstrzał, 2,7 to jest średnio ilość pytań i odpowiedzi, które padają w chatbocie, czyli taką średnio ta konwersacja jest relatywnie szybka i jeśli ona idzie głębiej, to oczywiście staramy się wykorzystać eskalację, którą zaraz pokażę. Pytanie, które tutaj padło, jakie są jakościowe miary i wskaźniki związane z jakością odpowiedzi tych chatbotów. I tutaj badanie takiego tak zwanego query miss, czyli automatycznego tak naprawdę parametru, ile odpowiedzi pada właściwych, to jest mniej więcej 17% odpowiedzi nietrafnych. Trzeba pamiętać także, że te chatboty zwykle mają bazę ego, czyli taką, która odpowiada na pytanie, jaka jest pogoda i tak dalej, i tak dalej. Tego nie mierzymy. I bazę informacji, które odpowiadają na pytania konkretne. I to są właśnie te bazy, te miary. Natomiast badamy też i badamy tutaj także poziomy satysfakcji. Te poziomy są często wysokie. Akurat one w tym przypadku bardzo zależą od jakby ilości i głębokości bazy wiedzy. 45, 50, 60 to jest taki wskaźnik tak naprawdę minimalny, który osiągamy. Ale bardzo interesującą miarą tak naprawdę jest taki bardziej behawiorystyczny wskaźnik, który mówi, jak dużo osób po chatbocie, po interakcji chatbotowej poprosiło o dalszą pomoc, czyli poprosiło na przykład o eskalację do live chata, do telefonu, do e-maila i tak dalej, i tak dalej. No i tu im niżej, tym lepiej, to znaczy, że jeśli
4% osób tylko poprosiło, to my antycypujemy mimo wszystko, że problem został częściowo rozwiązany. Później oczywiście dopytujemy ankietami i tak dalej, i tak dalej. Jest to dosyć ciekawa historia. Tutaj ten wskaźnik zwykle dotyczy problemów, które są związane z moją właściwą sytuacją finansową, że czegoś nie spłacam albo mam jakiś debet na karcie i długiego pytania, które następuje. No i teraz ostatnia, właściwie chyba taka konkretna dana związana z czymś, co ja najbardziej lubię, czyli z efektywnością finansową zastosowania tutaj akurat chatbotów. To jest taki case, który też procentowo mówimy, że weszliśmy w pewnym stanie, gdzie było załóżmy 100 ilości interakcji i to są procenty poszczególnych kanałów, które były odpowiedzialne za tą interakcję. 85% telefonów, 15% tiketów, czy tam e-maili, razem 100% i było jakiś wolumen. I myśmy wprowadzili tutaj poszczególne mechanizmy automatyzacji. Po właściwie mniej więcej 12 miesiącach ten wskaźnik wyglądał tak, że 27% więcej było wszystkich interakcji. Udział call center w tym przypadku spadł do 26%, udział wirtualnego asystenta wzrósł do 63%. Tutaj też ciekawe byłoby powiedzieć, że ten wskaźnik, który wcześniej wam pokazywałem, tego Pareto, był bardzo, bardzo mocny. To znaczy tam kilka zagadnień było wcześniej poruszanych przez call center i to była po prostu fatalna historia, bo to call center po prostu odbierało albo w większości nie odbierało swoich połączeń. Część tych interakcji wziął live chat, znacznie zmniejszyła się interakcja mailowa, która tutaj akurat przechodziła przez jakiś tam system ticketowy typu ATRS. No i jakby taki biznesowy aspekt tego całego wdrożenia był taki, że pewnego rodzaju automatyzacja pomaga tutaj w rozwiązaniu przede wszystkim tego problemu tych połączeń, który był kosztowny oraz jakościowo bardzo słaby, gdyż relatywnie niska była ilość tych połączeń. No i tak właściwie sądzimy, robiąc te chatboty, już finalizując, że jesteśmy gdzieś tam w środku tej całej krzywej, gdzie po prostu nagle się okazało, że jest ten porn, czyli jest ten to ROI po stronie klientów, czyli chęć tak naprawdę zaoszczędzenia pieniędzy albo sprzedania więcej i że gdzieś tam także nie mamy już tutaj tych wideo awatarów, nie mamy głosu, który dobywał się z komputera, nie mamy flesza, który to nam zaburzał, tylko że rzeczywiście jako różni dostawcy, tak jak Maciej, my i wielu innych, idziemy w tej chwili jakąś taką drogą, gdzie te rozwiązania będą wpieczone, tak jak pokazywałem wcześniej, jakby w całość rozwiązań, tak? I podsumowując, właściwie wydaje nam się, że pomimo tej wielości wdrożeń jesteśmy na początku drogi, że właściwie klientom, którzy mówią, chcemy chatbota, mówimy tak naprawdę nie oczekujcie niczego łatwego po drodze, bo to nie jest łatwa historia, generalnie rzecz biorąc, a części mówimy, nie ma sensu tego robić, po prostu albo my dla was tego nie zrobimy. Dużym klientom nie odmawiamy oczywiście, ale z mniejszymi mamy taki komfort. To, co jest ciekawe, że firmy wreszcie dostrzegają tak naprawdę i są w stanie mierzyć, to jest bardzo istotne, wartość chatbotów opartych o AI. No i oczywiście, że tak jak Maciej zachęcał do swojej platformy, chętnie widziałbym wasze komentarze po stronie testowania naszej platformy, która czemu trochę innemu służy pewnie, ale to bardzo dobrze, po prostu bardzo fajnie. Warto jest spróbować różnych narzędzi i zobaczyć, jak one działają, warto jest spróbować narzędzi tych, które pokazywał Maciej wcześniej, których jest bardzo dużo, ale które w większości różnią się od naszego w zasadniczy jeden sposób. Są black boxami, jeśli chodzi o budowę ontologii. Mówię to do tych, którzy już coś tam wiedzą na ten temat i korzystali na przykład z IBM Watsona albo korzystają z ChatFuel i wiedzą, że tam się nie da dobrać do tych po prostu trybików, które z kolei my części naszym klientom udostępniamy. No i tyle. Marcin Strzałkowski, dziękujemy. IntelliWise.